Cześć, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam Cię na kolejne spotkanie ze mną. Tym razem zajmiemy się procentami i punktami procentowymi. Zapraszam! Zadajmy sobie takie pytanie, czy procenty są nam potrzebne? Oczywiście są nam potrzebne. Odpowiedź jest banalna i prosta. Dlaczego? Dlatego, że idziemy do sklepu i widzimy, że cena bluzki spadła o 20%. No trzeba sobie umieć policzyć, prawda? Następnie chcemy pomieszać chociażby jeden roztwór z drugim roztworem i chcemy zobaczyć, jakie będzie stężenie procentowe danej substancji w tym roztworze. Inny przykład. Idziemy do banku i widzimy, że oprocentowanie kredytu spadło o 2 punkty procentowe. Chcemy wiedzieć, jak wyglądała sytuacja w tym banku, prawda, tego oprocentowania, tego kredytu. Więc praktycznie otaczają nas wszędzie procenty, gdziekolwiek byśmy jakiekolwiek sytuacje z życia nie przeanalizowali, zawsze gdzieś możemy tam wrzucić procenty. Dlatego ja na tym naszym spotkaniu postarałam się wybrać zadania, które są różnorodne. I zobaczysz, będzie to zadanie tutaj z ceną, chociażby cena biletu, gdzie nastąpiła obniżka ceny biletu lotniczego. Chociażby jest zadanie, gdzie mamy, załóżmy, boki prostokąta, jeden z boków tam skracamy o ileś procent, jeden z boków zwiększamy o ileś procent. Jak to wpłynie na przykład na pole? Następnie może być zadanie z kredytem, właśnie z oprocentowaniem kredytu. Inne zadanie z poparciem dla jakiejś partii, czyli gdzieś tam, załóżmy, w marcu poparcie dla jakiejś partii było równe 12%, a w kwietniu to poparcie, załóżmy, spadło. I też analiza, czyli te procenty są nam potrzebne nie tylko na matematyce. Procenty są bardzo często spotykane jako właśnie taka rzecz, która występuje również na innych przedmiotach. Dlatego warto znać, warto rozwiązywać. Jeżeli chcesz umieć rozwiązywać zadania z procentami, oczywiście najpierw musisz znać podstawy, żeby nie było takiej sytuacji, że nie umiesz policzyć, ile to jest 20% z liczby 50. Jeżeli to już będziesz umiał, takie typowe obliczenia, to możesz przejść do zadania z treścią. Bo zadanie z treścią przede wszystkim musisz zrozumieć. Zadanie z treścią musisz tak jakby się w nie wczuć, zobaczyć, co tam jest napisane i jak Ty byś się zachował właśnie w takiej sytuacji, prawda? Gdybyś podszedł do banku i chciał sobie zaciągnąć kredyt. Więc musisz się to zadanie wczuć. Jeżeli to zrobisz, będzie Ci dużo łatwiej rozwiązywać zadania z procentami. Zanim będziemy rozwiązywać zadania, które przygotowałam na to nasze spotkanie, zadania z treścią oczywiście, to chciałabym jeszcze zwrócić na jedną rzecz uwagę, na punkty procentowe, bo często młodzież ma z tym problem. No to jaka jest różnica pomiędzy procentem a punktem procentowym? Otóż punkt procentowy określa nam zmianę oprocentowania, ale mamy na myśli takie jakby dwa rodzaje tych zmian oprocentowania. Jeden rodzaj to jest zmiana nominalna, a drugi rodzaj to jest zmiana procentowa. I właśnie w tym pierwszym, w tej zmianie nominalnej, mamy do czynienia z punktami procentowymi. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że na przykład w październiku ze sprawdzianu z matematyki ocen bardzo dobrych było 8%. Było 8% na sprawdzianie, w danej klasie było 8% ocen bardzo dobrych. Natomiast w listopadzie ocen bardzo dobrych jest więcej o 2 punkty procentowe. Takie polecenie, o 2 punkty procentowe. O 2 punkty procentowe, czasem piszemy PP jako punkt procentowy, więcej. Co to oznacza dla nas? Oznacza to, że ja do 8%, czyli ja dodaję do tych 8% dodaję 2%, ale nie procent z liczby, tylko 2 po prostu procent dodaję. Czyli jak mam 8% plus 2%, to mam 10%. Czyli 10% tych osób na sprawdzianie otrzymało ocenę bardzo dobrą. Czyli w sposób nominalny mówimy, że punkt procentowy, można powiedzieć tak sobie obrazowo, jest to różnica w procentach. Natomiast gdybym ja zadała takie pytanie, o ile procent wzrosła ilość ocen bardzo dobrych, no to to już tak nie mogę odpowiedzieć, o 2%, absolutnie. Muszę ułożyć proporcje. Czyli najpierw ocen bardzo dobrych było 8% i to było najpierw, czyli 100%. Następnie nastąpiła zmiana. Podwyższyła się ilość tych ocen bardzo dobrych i było już ich 10%. I to jest X. Ja zobaczę, o ile się tych procent podniosło.
Czyli tak, żeby to zrobić, oczywiście te procenty sobie tutaj może skrócimy i pomnożymy standardowo. Najprościej młodzież lubi, mówiąc tak oczywiście obrazowo, mnożenie na krzyż, czyli 8 razy x, 8x to się równa 10 razy 10, no to mamy oczywiście 100%, i tu jeszcze razy 10 mieliśmy, czyli 1000, dzielimy to oczywiście przez 8 i mamy, że x to jest 125%. X to jest 125%, czyli jaka będzie moja odpowiedź? O ile procent zostało podwyższone, to nasze, ten nasz procent, tak jakby tych ocen bardzo dobrych, o ile się podniósł ten procent, prawda? O ile procent się podniosło? O. I teraz jak to zrobić? Od 125% odejmujemy to, co było na początku, a na początku było tak jakby 100%. Czyli jak odejmiemy, to wychodzi nam 25%, czyli odpowiedź będzie, że o, tak napiszę w skrócie odpowiedź, o 25% nastąpił wzrost tego mojego procentu, tych ocen bardzo dobrych. O 25%. Także nie mylimy punktów procentowych, które też oznaczają w pewien sposób zmianę oprocentowania, ale w sposób nominalny, nie mylimy tego z pytaniem, o ile procent coś wzrosło. Bo jeżeli ja zadaję pytanie, o ile procent coś wzrosło, to najprościej ułóż proporcje. Czyli nasza wyjściowa ilość tych bardzo dobrych to było 8%, tak? Procentowa oczywiście odpowiedź. I to było jakby na początku 100%. Natomiast teraz 10% to jest x. Układając tutaj odpowiednią proporcję, mnożąc i dzieląc, prawda, wychodzi nam, że to x to już stanowi 125%. Czyli nastąpił wzrost o 25%. To nie jest takie do końca ani łatwe, ani trudne. Trzeba to dobrze zrozumieć, bo tak naprawdę to dla niektórych to jest trudne, że tu punkty procentowe, tu procenty. Ale jak dobrze to zrozumiesz, to naprawdę każde zadanie dotyczące punktów procentowych i z nim sobie też spokojnie poradzisz. Myślę, że z taką krótką powtórką, w zasadzie powiedziałam, czego się będziemy uczyć, procenty trzeba wyćwiczyć w zadaniach. Dlatego ja zapraszam Cię do ćwiczenia procentów razem ze mną. Zadanie numer 1. Cena pewnego towaru wraz z 7% podatkiem VAT wynosi 70,62 zł. Ile będzie kosztował ten sam towar, jeśli podatek VAT zostanie zwiększony do 23%? Jak wiemy, kupujemy różne artykuły, prawda, w sklepach, czy to stacjonarnych, czy też przez internet. Kupujemy różne artykuły i wiemy o tym, że naliczane są podatki, prawda, czyli my nie płacimy tak jakby ceny netto za ten towar, tylko my musimy jeszcze ten podatek zapłacić, czyli cenę brutto. I tak, podatki są różne. Może być podatek 7%, 23%, kiedyś parę lat temu jeszcze była inna stawka podatku. I tak się składa, że jakiś tam towar, nie wiem jaki, wiem tylko w treści, że cena z doliczonym 7% VAT-u to jest 70,62 zł. Natomiast ja chcę powiedzieć, ile będzie kosztował ten sam towar, no ale z większym podatkiem. No na pewno będzie troszkę większa ta cena. I teraz jak sobie w tym zadaniu poradzić? Oczywiście kalkulator to podstawa, bo dzięki niemu szybko zrobimy zadanie, a to się liczy na maturze, żeby szybko zrobić, żeby mieć czas na też na inne zadania, jeżeli to jest łatwe zadanie, prawda? Ale tak, co to znaczy cena z 7% podatkiem VAT? To znaczy cena brutto. Ale najpierw musi być jakaś cena netto. A cena netto to jest, pamiętaj, zawsze 100%. Więc jeżeli ja dołożę do tego 7%, to będę miała 107% i odpowiada temu kwota 70,62. Ja tu już jednostek nie będę pisała, że to są złotówki. Czyli tak, jeżeli ja dołożę tam 7% VAT-u, to ja zapłacę za pewien towar tyle. Ale moje pytanie jest takie, a co by było, gdybym ja dołożyła 23%, prawda, podatku VAT? Czyli wtedy będę miała 123%, ale nie wiem, ile to kosztuje, czyli x. Popatrz, część z młodzieży, rozwiązując takie zadanie, pisze 100% to x. Można, ale wtedy musisz jeszcze jedną proporcję ułożyć. A ja chcę to zrobić szybciej. Czyli tak, mam podane, że 107% to tyle, a chcę policzyć, jak zwiększę podatek, to będę miała wtedy 123%, no to ile? No to oczywiście standardowo robimy metodą tą na krzyż, taką obrazowo powiemy sobie w cudzysłowie metoda na krzyż. Procenty sobie skrócimy, bo nam tutaj, żeby nam nie przeszkadzało, i pomnożymy na krzyż. 107 razy x, mamy 107x, to się równa 123 razy 70,62.
62. Oczywiście wezmę kalkulator tylko dlatego, żeby było szybciej, prawda? Czyli mnożymy 123 razy 70,62. Podajemy sobie taką kwotę. Ja zapiszę 107x, to się równa 8686,26. Podzielę to przez 107 i wychodzi mi kwota 81,18. Oczywiście wyrażone w złotówkach, dlatego ja też zapiszę tutaj w nawiasie kwadratowym, że to są złotówki. I to jest cena mojego towaru. Nie wiem, czy to jest bluzka, czy to sweter, czy to jest jakiś zupełnie inny towar. Cena mojego towaru, ale z większym podatkiem, to będzie 81,18 zł. Procenty bywają na maturze, zawsze jest zadanie z procentami, a przeważnie jest ono na jeden punkt. No ale co? Nie warto zrobić i mieć tego punkta? Oczywiście, że warto. A że możesz korzystać z kalkulatora, to czemu nie możemy skorzystać? No, korzystajmy, prawda? Korzystajmy mądrze, żeby nie tracić czas na mnożenie pisemne tutaj, tylko żeby szybko policzyć, no bo ten czas jest dla nas cenny, bo mamy do rozwiązania no ponad 30 zadań na maturze, a czasu zbyt wiele nie ma. Zadanie numer 2. Misiu i lalka kosztują tyle samo. Cena misia została obniżona o 30%, a cenę lalki obniżono najpierw o 10%, a potem jeszcze o 25%. Która zabawka jest tańsza po tych zmianach? Oczywiście odpowiedź trzeba uzasadnić. No ja tutaj potraktowałam to troszkę humorystycznie, bo narysowałam misia, ale ja dobrym plastykiem nie jestem. Narysowałam lalkę. I teraz tak, pierwsze zdanie ważne. Misiu i lalka kosztują tyle samo. Nie wiem, ile kosztuje misiu. Nie wiem, ile kosztuje lalka. Dlatego napiszę, że x to jest cena misia. I tak samo napiszę x to jest cena lalki. I co jest ważne? Ważne jest, że z misiem było tak. Z misiem było tak, że ta cena została obniżona o 30%, ja najpierw tak zapiszę, natomiast z lalką było troszkę inaczej, bo najpierw cenę obniżono o 10%, a później stwierdzono, a dobra, jeszcze obniżymy, tym razem o 25%. I pytanie, która zabawka jest tańsza po tych zmianach oczywiście? No i musimy to obliczyć. I tak. Niektórzy przyjmują sobie w takich zadaniach, że niech ten misiu kosztuje 100 zł i lalka też. Oczywiście jest to cena wyimaginowana, no bo przecież ja nie wiem, ile ten misiu kosztuje. Mogę kupić misia za 10 zł, mogę kupić misia za 200 zł, więc ja zadanie z Tobą zrobię naprawdę profesjonalnie. Nie wiem, ile misio kosztuje, czyli napisałam x. Nie wiem, ile lalka kosztuje, napisałam x. I teraz tak. Najpierw przejdźmy, skupmy się na tym misiu. Co to znaczy, że cenę obniżono misia o 30%? To znaczy, że ja od ceny misia chcę odjąć, no bo obniżam. Czyli dla mnie to zysk dla klienta, prawda? Bo taniej zapłacę. Czyli odejmuję 30%, ale misia... Ja nie mogę tylko odjąć procentu, ja muszę procent z liczby, pamiętaj o tym. Czyli jak ja od x odejmę 30% x, to uwaga, co to u mnie jest x? U mnie x to jest 100% x. Jak ja od 100% x odejmę 30% x, zostanie mi 70% x. Czyli jednym słowem, za tego misia zapłacę, teraz procent pamiętamy tutaj, żeby zamienić na ułamek zwykły, prawda, to zapiszę sobie 70 nad 100, 70 nad 100, przypominamy jak to było z tymi procentami, że procent to jest 1/100, dlatego tak napisałam, ale myślę, że w ułamku dziesiętnym zapiszemy, będzie przyjemniej 0,7x. I co to jest? To jest cena misia, ale po obniżce, po obniżce. Bardzo ważne, cena misia po obniżce. Czyli misiu kosztował na początku x, nie wiem ile, ale po obniżce kosztuje 0,7x. No taniej, dalej nie wiem ile, ale widzę, że taniej. No to teraz przechodzimy do lalki. I teraz uwaga, zapamiętaj. Jeżeli mamy obniżkę procentową, czyli mamy tak, raz o 10%, raz o 20%, nie wolno sumować procentów. Absolutnie nie wolno tego robić. Trzeba sobie zrobić najpierw o 10%, a później o 25%. Czyli zrobimy tak. Pierwsza obniżka, czyli laleczka kosztowała x, a ja od tego x odejmuję najpierw pierwszą obniżkę, czyli odejmuję 10% z x.
No to jeszcze raz powtarzam, x to jest inaczej 100% z x-a. I jak ja od tego 100% odejmę 10%, to mi zostanie 90% z x-a. Zamieńmy od razu już na ułamek, żeby nie był ten procent, to zapiszemy sobie 0,9x-a. Podobnie jak tutaj było. I teraz co to jest? To jest cena lalki, ale po pierwszej obniżce. Widzimy, że jeszcze lalkę została jej cena obniżona jeszcze raz. Ale po pierwszej obniżce to było 0,9x-a. No to teraz będziemy stosować drugą obniżkę, czyli piszemy sobie dwójka, druga obniżka teraz. I teraz uwaga, ja teraz nie analizuję x ceny lalki, absolutnie, bo teraz moja lalka kosztuje 0,9x-a. I od tego będę chciała odjąć 25%, tak jak mi tu mówi, prawda, ta obniżka 25%, ale uwaga, z, czyli razy, z tego 0,9x-a, pamiętaj. Czyli od tej ceny po obniżce odejmuję 25% właśnie z tej ceny. Musisz pamiętać, że to jest takie samo jak to. No to co zrobimy? No to myślę, że tak, 0,9x-a przepiszemy, minus, a tutaj zapiszmy sobie to w ułamku, czyli 0,25, bo 25% to jest 0,25, razy 0,9x-a. To się równa. A weźmy kalkulator, będzie nam na pewno szybciej i wygodniej. 0,25 razy 0,9, przypominamy, mnożenie wykonujemy najpierw, czyli tak, 0,9x-a odjąć, to jak pomnożę, to mi wyjdzie 0,225x-a i teraz muszę odjąć 0,9, odjąć 0,225. Wychodzi mi 0,675, oczywiście mojego x-a. I to jest co? Cena lalki po drugiej obniżce. Czyli dla nas jest to po prostu cena końcowa lalki. No bo po drugiej obniżce, a że były tylko dwie obniżki, no to to jest cena końcowa lalki. Teraz popatrzmy. Nasz misio został raz obniżony, jego cena. I na końcu było 0,7x, czy 0,70x, tak? Natomiast cena lalki dwukrotnie została obniżona i ta ostateczna cena jest tutaj 0,675x, a tu było 0,7x. No i pytanie, która cena jest ta, czy miś, czy lalka, która cena jest niższa, prawda? Czy cena misia, czy cena lalki? Która zabawka jest tańsza? No to odpowiemy sobie oczywiście, która jest tańsza. Czyli gdzie mniej zapłacimy? No tutaj, prawda? Bo jest 0,675, prawda? 675, a tu mamy 0,700. Więc tu jest mniej, czyli piszemy, że lalka jako odpowiedź jest tańsza. Konkretnie chodzi o cenę, prawda? Cena lalki jest niższa, ta cena od tej ceny misia, ale mówimy tutaj o cenie końcowej. Misia raz obniżaliśmy cenę, a lalki dwa razy obniżaliśmy cenę. Zwróć uwagę na to zadanie, bo to zadanie jest takie. Po pierwsze, nie znamy cen początkowych, więc musimy działać na x-ach, a niektórzy jak już widzą x-a, no to już tu szaleją, że tak powiem. Po drugie, wchodzą dwie obniżki. I też jest problem, dla co po niektórych. Dlatego proszę zwrócić przy analizie na to zadanie szczególnie uwagę. Pewna szkoła sportowa liczy 300 uczniów. 75% wszystkich uczniów stanowią chłopcy, a 20% chłopców trenuje karate. Ilu chłopców tej szkoły trenuje karate? Zapisałam, że mamy 300 uczniów, że 75% tych wszystkich uczniów to są chłopcy. No nie dziwo, to jest to szkoła sportowa, prawda? 20% chłopców ćwiczy karate. No i mamy powiedzieć, no to ile tych chłopaków ćwiczy karate? Żeby to zrobić, po pierwsze, najpierw musimy wiedzieć, ile tam jest tych chłopaków, nie? No bo tylko ci chłopcy ćwiczą karate, widać. Tak zostało przedstawione w zadaniu, prawda? Czyli tak, 75% to są chłopaki, ale z ilu? Z tych wszystkich 300 uczniów, czyli razy 300. Mogłabym to zadanie zrobić proporcją, ale po co? Jak to jest procent z liczby? 75% z 300. No to proszę bardzo, spróbujmy to policzyć, czyli zamieńmy sobie 75 setnych, no bo procent zamieniamy na ułamek, i razy 300. Skrócę sobie
2 zera tutaj i tu też 2 zera i mam 75 razy 3, no to mamy 225. Czyli co to oznacza? Że to jest ilość chłopców w tej szkole. Czyli w tej szkole jest 225 chłopców, no 75 jak widać jest dziewcząt. Ale o tym nie mówimy. I teraz popatrz co dalej. 20% z tych chłopaków ćwiczy karate. No to tak samo robimy. 20% razy te chłopaki, czyli 225, no i oni sobie ćwiczą karate. No to robimy tak samo. 20%, czyli 20 setnych razy 225. No to co, skrócimy sobie tutaj oczywiście po zerze, tak sobie możemy zrobić. No i teraz sobie pomnożymy, bo więcej nie skrócimy. 2 razy 225, no to będziemy mieć 450 nad 10. No i tak się składa, że teraz po zerze mogę skrócić. Wychodzi mi 45. Czyli co to jest to 45? To są chłopcy, bo ja tylko z chłopców wybieram, chłopcy, którzy trenują karate. Trenują karate. A co ja miałam policzyć? No właśnie to miałam policzyć. Ja miałam znaleźć, ile to tych chłopaków ćwiczy sobie karate. 45 chłopaków trenuje karate. Popatrz, jak proste zadanie. Liczyliśmy procent z grupy i później procent z tej jakby podgrupy. Z tych samych chłopaków liczyliśmy nasz procent, bo takie były informacje w treści. Przede wszystkim musimy się jakby wczuć w to zadanie i sobie wyobrazić, że jest jakaś grupa uczniów, że jakiś procent tej grupy to chłopaki, a później, że z tych chłopaków jeszcze mam ileś tam trenuje karate. No przede wszystkim trzeba to zrozumieć, tak jakby wejść w to zadanie. Wtedy będzie naprawdę łatwiej. Zadanie numer 4. W kwadracie dwa równoległe boki wydłużono o 25%, a pozostałe dwa skrócono o p procent. Powstał prostokąt, którego pole jest większe o 20% od pola kwadratu. Oblicz p. Zadanie dosyć nietypowe, ale potrzebne, żeby widzieć, że gdzieś tam w geometrii też mogą się procenty pojawić. Otóż przygotowałam rysunek kwadratu, tak? I skoro jest to kwadrat, wiemy, wszystkie boki są równe. Nazwałam te boki x. I teraz jest taka informacja, w kwadracie dwa boki wydłużono. Popatrz, ja troszkę takie dłuższe zrobiłam tutaj, prawda? Czyli ten bok został wydłużony o 25%. Jak to zapiszemy? Otóż zapiszemy tak, że do mojego x-a ja wydłużam, czyli dodaję 25% z x-a. Czyli co to oznacza w dalszym ciągu? Że jakby to było 100%, to ja jeszcze dodaję 25%, czyli razem mam 125% mojego x-a. Czyli jak ja bym to chciała zapisać w ułamku, żeby nie było procentów, to napiszę 1,25x-a. I to jest mój bok. Napiszmy 1,25x, no tutaj u góry też 1,25x-a. No to jeszcze jest ok, ale kolejna część. Pozostałe dwa boki skrócono, tylko że niestety o p procent skrócono i naszym zadaniem jest wyznaczyć p. Czyli skrócono o p procent, czyli tutaj, jak widzisz, ja postarałam się, żeby był troszkę krótszy od tego, tylko o p procent, jak to zapiszemy? Otóż zapiszemy tak, że x, skoro skracamy, to odjąć p procent z x-a. No i to nam dość tak troszkę, no nie bardzo wygląda, no nie? No ale musimy sobie jakoś z tym poradzić. No więc robimy tak, tu już się nie da tak prosto, że 100%, no nie? Plus 25%, to sobie napiszemy 125%, bo tutaj jak tak naprawdę nie wiem, ile to jest procent, jest p procent. Więc robimy tak, x przepiszemy, a to zamienimy na ułamek, czyli będzie p nad 100 x-a. To co zrobię? Może wyciągnę x przed nawias, dlatego że ten x występuje tu, to ja go zabieram do przodu przed nawias i teraz co mi zostanie? 1 minus p nad 100. Możemy tak zostawić póki co na razie. I teraz co jeszcze jest w treści podane? Podane jest w treści, że pole wtedy tego prostokąta jest o 20% większe od pola kwadratu. No to umówmy się, pole naszego kwadratu to przecież jest x kwadrat. To wszyscy pamiętamy wzór, nie? A razy a u nas x razy x. A w treści mam podane, że to pole zwiększyło się o 20%. Czyli ja mam w treści podane, że pole mojego prostokąta to jest to pole kwadratu plus
20%, no bo większe, ale 20% z pola, czyli pamiętaj z x kwadratu, no bo to było pole. Czyli jak tu jest tak jakby 100%, tu jest 20%, to razem mamy 120% mojego pola. No i znowu chciałabym w ułamku zapisać, czyli 1,2x kwadrat. I tak mi wyszło, że pole mojego prostokąta to jest 1,2x kwadrat, a pole kwadratu po prostu było x kwadrat. Oczywiście pewnie część z Was od razu, skoro widzi, że o 20%, to sobie pisze 1,2x kwadratu. Jeżeli umiesz od razu, wtedy nie musisz tutaj tych wszystkich przekształceń zapisywać. No to teraz popatrzmy sobie, potrzebujemy wyliczyć p. Myślimy sobie, no to po co nam ten x? No tak się stanie, że ten x, zobaczysz, nam się skróci w naszych obliczeniach. Przypomnijmy, jaki jest wzór na pole prostokąta, który znamy, wzór a razy b. No to podstawmy sobie. Za pole podstawiam 1,2x kwadrat. Teraz za a, to niech będzie ten bok, 1,25x razy za b, to takie nieciekawe, co mi wyszło, no nie? No ale podstawmy sobie, niech będzie wszystko ładnie zapisane. I teraz, jak widzisz, 1,2x kwadrat to się równa 1,25, x razy x to x kwadrat, no a to sobie tutaj przepiszemy. Teraz, po tej stronie jest x kwadrat i po tej jest x kwadrat, a to podzielmy przez x kwadrat, żeby nam tutaj głowy nie zaprzątało. No to zapiszemy sobie 1,2, to się równa 1,25 i w nawiasie 1 minus p nad 100. No to co zrobimy? No to można by było tak zrobić, żeby nam się fajnie liczyło, myślę. To pomnóżmy sobie obustronnie razy 100. Dlaczego? Dlatego, że ja chcę przesunąć przecinek, bo nie chcę mieć żadnych przecinków, ale przesuwam o dwa miejsca, bo są dwa zera. Czyli jak ja przesunę o jedno, to będzie 12 i jeszcze jedno będę miała 120. A tu przesunę o jedno, jedno, to widzimy, że jest 125. O jedno i jeszcze o jedno, prawda? Dobrze, a to przepisuję. Bo tu jest mnożenie. W mnożeniu ja wystarczy, że jeden czynnik pomnożę, drugi mi nie wolno już. Dobrze, no to teraz będziemy sobie pisać. 120 równa się, to pomnożymy. 125 minus, to jak to pomnożę, będę miała 125p nad 100. No to przerzucę, nie wiadomo na tą stronę, czyli 125p nad 100, to się równa 125 i tu odejmę 120, to po prostu będę miała 5. 125 odjąć 120, czyli po prostu 5. Pomnóżmy razy 100, czyli zapiszemy sobie, że 125p to jest po prostu 500. No bo tu nam się to z tym skróci, prawda? 125p to się równa 500, 5 razy 100. Podzielę przez 125 i wychodzi mi pięknie, że moje p to jest po prostu 4. A jakie moje zadanie było? Moim zadaniem było wyznacz p. Wyznaczyłam. Czyli jednym słowem możemy pomyśleć, to o ile procent skrócono ten jeden z boków kwadratu? No skrócono o 4%. Ale w treści zadania poprosiłam wyznacz P. No to wyznaczyłam, że moje P to jest po prostu 4. Zadanie numer 5. Zmieszano 2 kg roztworu soli o stężeniu 10% z 1 kg roztworu soli o stężeniu 20%. Oblicz, jakie stężenie soli jest w otrzymanym nowym roztworze. To zadanie mogłoby Ci się kojarzyć oczywiście z chemią, no bo roztwory są na chemii, ale no jest tutaj troszkę deczko matematyki, dlatego to jest zadanie, które możemy tak jakby pomieszać troszkę chemii, troszkę matematyki, czyli pokazujemy, jak bardzo ważna jest matematyka, nawet prawda, w takim przedmiocie, jakim jest chemia. Czyli wszędzie ta matematyka jest, tutaj w tym zadaniu chcę pokazać Tobie, że również na chemii. I tak, jak ja to zadanie robię? Oczywiście staram się to zobrazować sobie, prawda? Czyli tak, mam pierwszy kubełek, czyli tak jakby pierwszy roztwór, napiszę sobie pierwszy roztwór. Wiem, że tego roztworu jest 2 kg, podpiszę sobie i wiem, że jest stężenie 10%. 10% to co to znaczy? To znaczy, że jest czysta sól. 10% reszta jest woda. Roztwór solny powinien się kojarzyć, prawda? Nawet z życia sól wymieszana z wodą. Roztwór solny, czyli 10% jest soli. Do tego dołożono troszkę mniej, bo drugi roztwór, ale 1 kg roztworu soli, ale teraz mamy stężenie 20%. 20% to jest sól. W wyniku czego
czyli piszemy równa się, otrzymano. Oczywiście otrzymano jakiś trzeci roztwór, prawda? Inny będzie procent teraz tam soli, ale na pewno będą 3 kg, tak? No bo tu były 2 kg, tu 1 kg tego roztworu, prawda? Możemy mówić na kilogramach, na litrach, jak nam tam pasuje. Załóżmy, niech będzie to w kilogramach wyrażone. I teraz pytanie jest takie, jakie jest stężenie soli? Czyli pytanie, x procent to będzie u nas sól. Czyli x to jest pytalnik. Ja mam znaleźć, jakie będzie stężenie soli w tym nowo otrzymanym roztworze. Możemy to zrobić zadanie tak jakby na dwie części. Albo możemy analizować sól, albo możemy analizować wodę. Ja zrobię może na czerwono wodę. Czyli tak, skoro 10% jest soli, to znaczy, że 90% to będzie woda. Dalej, skoro 20% jest soli, to 80% to będzie woda. Skoro x% to soli, to 100 minus x, oczywiście procent, to będzie woda. No nawet po tym zapisie widzisz, że łatwiej jest nam sól analizować, nie? Aniżeli wodę. Ale chciałam napisać, żebyś też widział, że można to zadanie zrobić również, analizując sobie wodę. Ale ja oczywiście wybieram analizę soli. Czyli tak, 10% z ilu? Z 2 kg, czy też 2 litrów, prawda? No to 10% z 2, czyli razy 2. Dodaję do tego 20% z ilu? No z jednego, załóżmy, kilograma. I to się równa x procent z ilu? No z 3 kilogramów, czy też litrów. Popatrz, jakie ja łatwe równanie ułożyłam, że tą sól plus tą sól równa się ta sól. Przecież sól nam nie wyparowała, prawda? Czyli jak dołożę jedną sól z drugą solą, to dalej gdzieś tej soli będzie, a że mniej, a że inna proporcja, no trudno, ale sól jest gdzieś wymieszana z tą wodą. No to proszę bardzo, 10% z dwójki, to może zamieńmy 1/10 razy 2, dodać, tu będą 2/10 razy 1, to się równa x nad 100 razy 3. Po prostu chcę się pozbyć procentów, prawda, żeby tego x-a wyliczyć. No to tak, to tu mamy 2/10, dodać, jak tu pomnożę, znowu 2/10, to się równa, napiszmy 3x nad 100, no bo trójkę mnożę z x-em. No jak najprościej? No pomnożmy razy 100 teraz i będziemy mieć tak. Jak tu pomnożę razy 100, to mi się jedno zero skróci. Będę miała 10 razy 2, czyli 20. Dodać tak samo, tu będzie 20. To się równa 3x. Czyli jednym słowem 20 i 20 to 40. To się równa 3x. Podzielę przez 3 i mi wychodzi, że moje x to jest 43. Oczywiście, że wyciągnę całości, czyli będziemy mieć 13 1/3, taki nam wyszedł ten x. Czyli pytanie było takie, że oblicz, jakie jest stężenie soli. Otóż możemy napisać odpowiedź, że sól stanowi, w tym naszym oczywiście ostatnim roztworze, trzecim, sól stanowi 13 1/3% roztworu trzeciego, prawda? No nie dziwimy się, że jest trochę więcej niż 10. No bo skoro tu było 10, a tu było 20, prawda? Tylko że tego była inna ilość, tego inna ilość. Dlatego tego było więcej, więc to 13 jest liczbą bliższą 10 niż 20. To już tak logicznie patrzymy na to, prawda? Chodzi o to, że nie dziwimy się, że wyszło 13, no bo na pewno powinno wyjść pomiędzy 10 a 20, prawda? A że bliżej 10, to dlatego, że więcej tutaj było tej masy naszego roztworu, było więcej w przypadku tego pierwszego kubełka. To zadanie możemy nazwać taką metodę kubełkową. Jest jeden kubełek, dodać drugi kubełek, równa się trzeci kubełek. Często takie zadania są ze stężeniami, z różnymi próbami, złota, prawda, srebra. Takie zadania się robi, gdzie występują procenty. Takie fajne pokazanie zastosowania procentów, takie troszkę inne zastosowanie procentów, ale warto takie też umieć. Zadanie numer 6. Bank zwiększył oprocentowanie kredytu z 20% do 22,5%. Podpunkt A. O ile punktów procentowych zwiększono oprocentowanie kredytu? Podpunkt B. O ile procent zwiększono oprocentowanie kredytu? I teraz tak, tutaj mamy do czynienia właśnie ze zmianą, prawda, oprocentowania
w tym wypadku kredytu, możemy podejść do jakiegokolwiek banku, zobaczyć, jaka jest aktualnie stopa procentowa, jakie jest oprocentowanie kredytu i widzimy, że tutaj nastąpiła zmiana w tym zadaniu, tak? Najpierw było 20%, zostało to zmienione, czyli podwyższono, prawda, oprocentowanie kredytu do 22,5%. Mówimy tutaj o podwyżce albo nominalnej, albo procentowej. I teraz, jeżeli chodzi o tą podwyżkę nominalną, to właśnie jest pytanie o ile punktów procentowych? Czyli ja pytam tylko i wyłącznie, jaka nastąpiła różnica w procentach. Czyli popatrz, od 22,5 odejmujemy 20, wychodzi nam 2,5 i mam na myśli punkty procentowe. Czyli jaka byłaby odpowiedź do podpunktu A? Bardzo prosta. Oprocentowanie wzrosło o 2,5 punkty procentowe. Oprocentowanie wzrosło o 2,5 punkty procentowe, czyli mam tutaj na myśli podwyżkę nominalną. Natomiast podpunkt B już jest inny. Pytanie jest, o ile procent zwiększono oprocentowanie kredytu. I teraz jak do tego teraz podejść? O ile procent? No trzeba ułożyć proporcje, jak to często w procentach bywa. Czyli tak, najpierw oprocentowanie kredytu to było 20%, czyli to była baza, początek, czyli tak jakby to odpowiada temu 100%. Następnie zostało podwyższone to oprocentowanie do 22,5%. I ja nie wiem, jak... I o ile procent wzrosło, prawda? Nie o ile punktów procentowych, to o ile procent. Żeby powiedzieć, o ile procent wzrosło, muszę ułożyć proporcje. No to tak, myślę, że wygodnie będzie, jak sobie tutaj skrócimy i standardowo zrobimy metodą, no tą obrazowo na krzyż. 20 razy x to 20x, to się równa 22,5 razy 100%, czyli 20x to się równa, tutaj sobie wystarczy, jak przesuniemy o dwa miejsca przecinek, bo mamy tutaj dwa zera, czyli 2, 2, 5, 0 napiszemy procent, czyli 2250 podzielimy sobie przez 20 i mamy, że x to się równa i teraz sobie zapiszemy 2, 2, 5, 0 podzielone przez 20 i to będzie w procentach, ale tak, zera nam się tutaj skrócą, podzielimy sobie 225 podzielone przez 2, to będziemy mieć tutaj 112,5%. Czyli pytanie jest takie, o ile procent wzrosło oprocentowanie tego kredytu? No, chwileczkę, trzeba od tego 112,5% odjąć 100%, które było tak jakby na początku, prawda? Czyli 12,5%. Czyli odpowiedź teraz do podpunktu B byłaby oprocentowanie wzrosło, tylko teraz nie piszemy o ileś punktów procentowych, tylko piszemy wzrosło o 12,5%. Czyli ja mówię teraz o zmianie procentowej, a w podpunkcie A o zmianie nominalnej. Wiesz, dla młodzieży to jest ciężkie, dlatego że niektórzy właśnie myślą, że tu jest tylko 2,5 i tutaj też 2,5. No nie mylimy tych rzeczy. Co innego jest, jeżeli ja pytam właśnie o to, ile tych punktów procentowych, czyli ta różnica w procentach, to jest banalne. Natomiast jeżeli ja pytam, o ile procent, muszę ułożyć proporcje i muszę odpowiednio dodać do tego odpowiedź, prawda? Czyli oprocentowanie wzrosło o 12,5%. No bo na początku było 100%, jakieś tam, tak, 100%, a ono po wzroście stanowi już 112,5%, czyli wzrosło o 12,5%. Zadanie numer 7. Troszkę polityki nikomu nie zaszkodzi. A więc, poparcie dla partii Wolna Polska, to tak fajnie brzmi, fajnie, żeby tak było, zawsze, i poparcie dla tej partii w maju było równe 25%. No, dość dużo, nie? A w czerwcu poparcie dla tej partii wzrosło o 2 punkty procentowe. Napisałam tutaj wzrost o 2 punkty procentowe. Podpunkt A. Ile procent było równe poparcie dla tej partii Wolna Polska w czerwcu? Zadanie bajecznie proste, bo mam tylko powiedzieć, ile wynosiło w czerwcu. A mam podane, że jest wzrost o 2 punkty procentowe. Czyli jak to policzyć? Po prostu w maju było 25, tak? A w czerwcu plus 2 te punkty procentowe, czyli 27. No, czyli dajemy do tego odpowiedź. Czyli poparcie w czerwcu
wynosiło 27%. Czyli tak, wiemy, że w maju było 25%, a skoro podali mi wzrost o 2 punkty procentowe, prawda, to ja mam tutaj na myśli zmianę nominalną, czyli ja wystarczy, że do 25 dodaję 2 i wychodzi mi 27%, czyli poparcie w czerwcu wynosiło 27%. No podpunkt B jest trudniejszy i trzeba tutaj już więcej obliczyć. O ile procent wzrosło poparcie dla partii Wolna Polska w czerwcu? Czyli o ile procent wzrosło? Oczywiście w stosunku do maja, tak? No bo w maju miało ono 25%. Takie było poparcie, nie? A to było tak jakby bazą, to jest bazą do analizy naszej. Czyli 25% to było to poparcie dla tej partii i to było 100%. Natomiast zanotowaliśmy w czerwcu wzrost o 2 punkty procentowe, czyli wtedy było już 27%. I to jest nasze X. Pytamy, o ile wzrosło? No, standardowo, te procenty nam się skasują. Ja tu pomnożę na krzyż, żeby było nam wygodnie. 25 razy X, to mamy 25X, to się równa. 27 razy, napiszemy, razy 100%. Wynik od razu nam wyjdzie w procentach, czyli 25x to się równa i tu będziemy mieć 2700%. Jak ja to podzielę sobie przez 25, prawda, no to teraz już zapiszemy, że x to będzie u nas, tak jakby gdybym 100 podzieliła przez 25, to mam 4 i teraz robimy 4 razy 27. 4 razy 20 to jest 80, a 4 razy 7 to 28, czyli będzie 108%. Czyli pytanie, o ile procent wzrosło? Nie o ile punktów procentowych, o ile procent? No to ja muszę teraz od 108% odjąć to, co było na początku. Na początku jest zawsze 100%, czyli jest 8%. Czyli odpowiedź do tego podpunktu B, to możemy napisać, że poparcie wzrosło o 8%. Ale pamiętaj, to jest wzrost procentowy. Poparcie wzrosło o 8%, ale my wiemy, że to były 2 punkty procentowe. Chciałam w tym zadaniu, jak i w tych wcześniejszych zadaniach, pokazać Ci bardzo fajne przykłady zastosowania procentów, różnorodne. Chociaż najczęściej w zadaniach oczywiście będziesz spotykał gdzieś obniżka, podwyżka, no bo to jednak jest takie bardzo, bardzo typowe i wszędzie dookoła możemy spotkać taką obniżkę, podwyżkę, ale nie zapominamy o tym, że gdzieś jest jakiś kredyt, że gdzieś troszkę polityki, jakieś oprocentowanie, prawda, będziesz się z tym spotykał w dorosłym życiu. Dlatego to są bardzo ważne rzeczy, różne diagramy gdzieś na internecie, gdzieś w gazecie, jak będziesz czytał, różne jest opisane, procentowy udział w wyborach na przykład wyborców, czy też procentowo ile dzieci się rodzi w Polsce w stosunku w jednym roku, w stosunku do drugiego roku, jaka jest zmiana procentowa. Wszędzie, gdzie popatrzymy sobie, dookoła nas, wszędzie jest analiza procentowa. Dlatego to jest tak ważne, żeby te procenty dobrze zrozumieć, bo one Ci się przydają. Nawet wtedy będą Ci się przydawać, kiedy z matematyką już nie będziesz miał nic. W zasadzie tak Tobie się będzie wydawało, że nie będziesz miał nic wspólnego, to naprawdę procenty będą dla nas bardzo, bardzo, bardzo potrzebne. Dlatego zwracam uwagę. Na to spotkanie właśnie wybrałam 7 zadań. Czy to dużo, czy mało? No sam sobie musisz odpowiedzieć, bo dla jednych te 7 zadań to jest aż mega dużo wiedzy, prawda, przekazane, a dla kogoś innego to jest tylko 7 zadań. Sam musisz ocenić. Ja, taki jest mój cel mojego projektu, Ciebie zainspirować. Zainspirować do tego, żebyś samodzielnie te zadania zanalizował, żebyś spróbował je samodzielnie rozwiązać, albo też na bazie tych zadań, żebyś samodzielnie rozwiązał arkusze maturalne, żebyś maturę zdał. Taki jest mój cel. Mam nadzieję, że mi się to uda. Mam nadzieję, że lekcja będzie przydatna, że się podobała, a ja zapraszam na kolejne nasze spotkanie.